Ten kongres, muszę powiedzieć, zaczął się wcześniej, bo zaczął się panelami, a dziś oficjalne otwarcie, dziś dwa dni dyskusji, prezentacji, ale też na sam koniec wniosków, jak wygląda koszalińska kultura, w którym kierunku powinna się rozwijać. Ten koszaliński kongres kultury to kongres w roku szczególnym, w roku 750-lecia naszego miasta, więc podsumowanie również naszego dorobku i ja Państwu życzę gorących, owocnych, szczerych dyskusji, bo Koszalin, poczynając od Młodzi Film i od bardzo ważnego elementu tego festiwalu dyskusji Szczerej za Szczerość, takim powinien pozostać. Pozostać miastem, które jest otwarte na młodych, pozostać miastem, które jest otwarte na młodą sztukę, na młodych twórców. Dzisiaj jest z jednej strony czas podsumowań, ale z drugiej strony czas wniosków. Takiej owocnej dyskusji Państwu życzę na kongres. Uważam za otwarty.